aktualizacja Roblox 2.0. Ubrania 3D. Jedni je kochają, drudzy nienawidzą. W sensie tych drugich jest jakieś 95%. Jak nie 99%. Jak pewnie wiecie, widzowie, jakiś czas temu było głośno o pewnym filmiku. Mianowicie o tym, gdzie prezentowali nowego Robloxa 3D, gdzie były takie postacie. No i generalnie ludzie bardzo się oburzyli, że na przykład będą mogli grać czymś takim w Robloxa, albo że te postacie są na przykład tak bardzo realistyczne, że potrafią nawet mówić w momencie, kiedy my mówimy. No widzowie, nie ma co się oszukiwać, że to nie jest Roblox. Aczkolwiek w dzisiejszym filmie sprawdzimy, czy rzeczywiście ten update 3D jest aż tak do dupy, jak ludzie mówią, czy jest jeszcze gorszy. Zostawcie suba, zostawcie lajka, widzowie, żeby kanał się rozwijał. Napiszcie w komentarzu swój nick z Robloxa, bo codziennie rozdaję widzom z grupy Rury już jego pobuksy, więc jeśli was tam jeszcze nie ma, to se dołączcie. Dobrze, widzowie, nasza postać w Robloxie, jak ona wygląda? Ona prezentuje się w sposób taki, widzowie, co nie? Bardzo ładna, no mi się na przykład podoba, ale zawsze może być lepsza według twórców Robloxa, co nie? Bo wiecie, kiedyś postać w Robloxie podstawowa wyglądała... No tak wyglądała. Piękne czasy, widzowie, naprawdę niesamowite. Teraz wygląda tak. Nie no, bacony są takie piękne, naprawdę są niesamowite. No ale czy zastanawialiście się, widzowie, jak mógłby wyglądać nowy nubek właśnie po takiej aktualizacji? Zobaczymy. Wystarczy, widzowie, że wpiszemy sobie 3D, co nie? W Avatar Shop. No i generalnie tutaj już pojawiają się nam, no, różne obiekty, co nie? Różne, które były wcześniej, ale w momencie, kiedy wybierzemy sobie kategorię, na przykład pants, czyli spodnie, to rzeczywiście okazuje się, widzowie, że mamy tutaj chociażby spodnie dresowe Roblox 3D. Patrzcie, jak je założymy, to generalnie one wyglądają w sposób taki. Nie chcą się załadować. Co to jest w ogóle? Jak to wygląda? Dobra, widzowie, zdobywamy je. Ty, za darmo one są? Dobra, bierzemy, widzowie. Jak za darmo, to bierzemy. Oczywiście, że tak. Robimy nuba z siebie, widzowie. Takiego najnowszego, co by mógł być w grze komputerowej naszej kochanej. 3D, widzowie, znowu wpisujemy i na Avatar Shop. I teraz tak, musimy polecieć coś grubego. Jackets, czyli kurtki. Ile tego jest, widzowie? Jaka kamizelka, taka jak ten, jak Kizo nosi. Nie no, widzowie, to jest niesamowite, naprawdę. Dobra, otwórzmy sobie parę kart. Ja jestem ciekawy, jak będzie to wyglądać. Albo na przykład jak... dobra, tą kamizelkę, widzowie, musimy mieć. Naprawdę, musimy mieć tą kamizelkę. Pyk. Ej, widzu, czy chciałbyś zgarnąć może 10 tysięcy Robux, 3 Q4 Pet Simulator warte nawet 5 tysięcy złotych oraz taką limitowaną maskotkę smoka wraz z kodem na Huge Dragona, który ma może 5 osób w Polsce? Jeśli tak, to zjedź w opis tego filmu. Tam znajduje się link do naprawdę gigantycznego konkursu. Zajmie ci to dosłownie 2 minutki. Wbijasz, subujesz nasze kanały, podajesz swój nick oraz maila, byśmy mogli się z tobą skontaktować. I tyle. Każdy punkt działa tutaj jak los na loterii. Im masz ich więcej, tym większa szansa, że wygrasz. No, a nagrody są naprawdę ogromne, widzowie. No serio, kto zrobił taki konkurs na polskim YouTubie? Poza subami na naszych kanałach, punkty odbierzesz codziennie za darmo, wbijając w link. O, tutaj sobie naciskasz i dostajesz punkty za darmo. Oglądając nasze filmy przez tę stronkę lub po prostu udostępniając swój wygenerowany link znajomym. Rzuć link gdziekolwiek. Do ziomka, na MES, czy na Discordzie, po prostu gdziekolwiek i zwiększ swoją szansę na wygraną. Serio, to dosłownie parę minutek dziennie i możesz wygrać rzeczy o łącznej puli nagród 6-7 tysięcy złotych. Linki w opisie. Spieszcie się, widzowie, i życzę powodzenia tym, co biorą udział. A jeśli nie bierzecie, to naprawdę dziwi mnie to. Tu mamy jakąś bluzę fajną. Jezu, ile tego jest, widzowie? Tu jakieś bomberki nadmuchane. O, tu jest bomberka. Tu jakiś płaszcz z Matrixa. Co to za zbroja w ogóle? Co to jest? I co to jest też? Ej, widzowie, to jest złe, ale ja się zaczynam podniecać tymi rzeczami. A tu nie o to chodzi. Zbroja? Wreszcie będę miał co obstrać, widzowie, let's go. Dobra, i teraz tak, mamy tutaj bluzę dla bab niby. Nie dajcie się zwieść, zobaczmy, jak będzie pitować na nas, widzowie. Odkryty brzuszek. Co w ogóle, jak to wygląda? Hello, Kanye West here. Dobra, widzowie, a ta kamizelka? 75 bubuksów kosztuje? Co to ma być? Dobra, kupuję ją, ona jest zbyt... Jak użyć tego słowa, żeby nie było niepoprawnie politycznie? Niezwykłe. To montażysta wkleił miło brzmiące słowo, zakrywając moje usta i używając syntezatora mowy Iwona. Dobra, ale patrzcie, jaka to jest piękna bluza, widzowie, ty! Bierzecie taką bluzę, 50 bobux i pa... Nie no, nie wygląda ona źle, widzowie, tak szczerze. Poza tym, że wygląda. Co to za dzwony są w ogóle? Nie no, ta bluza nie jest... Nie, to nie jest dobry wygląd bluzy. Nie, może ta będzie, widzowie, lepiej wyglądać? Zobaczmy. Nie no, ja wyglądam jakbym, nie wiem, jakbym był jakiś napompowany, miał taką klatę do przodu. Dobra, to jest jakaś pikowana kurtka, widzowie, taka zimowa, co wam matka kupuje, żeby, wiecie, żeby wam zimno w zimę nie...
Ech. Dobra, jak bacon wygląda, widzowie? On ma taką kurtałkę i niebieską. Okej, dobrze. I ma takie. Dobra, dobra. Robimy, widzowie, nuba, bo to inaczej się nie da. Bomberka, widzowie, bomberka. Weźmy tą czarną bomberkę, widzowie. I zróbmy Boblox nuba z bomberką. Nie, to jest piękne, widzowie, kupujemy to. Do tego, widzowie, oczywiście weszły nowe wyglądy ciała. Więc podkręcimy to wszystko jeszcze bardziej. Wy się nie martwcie, wy się nie martwcie, widzowie, naprawdę. Wow, peleryna z Matrixa, ty. Jak ona wygląda, widzowie? No, wygląda źle. Zbroja? Widzowie, mechaniczna zbroja? Jak ona wygląda? Zobaczmy. Bladed Circus Armor. Circuit. Szkoda, że nie Circus, bo wyglądam jakby wyszedł z cyrku, bez kitu. Ty, to jest peleryna, widzowie. Long Black Cloak. Przeczytałem coś innego. Ty, to wygląda... No, nie wygląda to źle. Kupuję, widzowie, 75 bobux, aż nie szkoda. Dress X. Ej, fajne to wygląda. Zobaczmy jak na postaci naszej. Kanye West. Co to jest? Dobra, kupuję to, widzowie. Jakie to jest piękne. Ej, zbroja samuraja, widzowie. Sprawdźmy ją w takim razie. Jak ona się prezentuje na nas? Nie no, w ogóle to jest niesamowite, widzowie. Jakie to jest gówno. Dobrze, widzowie, szukamy czegoś niesamowitego, żeby ubrać się, jakbyśmy byli... No, o! Dwa eki. Dobra, weźmy to, ale zaraz poszukajmy innych rzeczy, widzowie. Co my tutaj mamy, ty? O, to jest taka kurtka jak tego nuba, patrzcie. Dobra, try on. 90 bobux? No. Słuchajcie, no wygląda to najbardziej, no największy ma potencjał. A to jak wygląda? Nie, to nie będzie wyglądać w ogóle. Dobra, widzowie, nie poddajemy się w takim razie. Czego potrzebujemy? T-shirt, kategoria t-shirt, widzowie, 3D. Jest, z bobuksem, widzowie. Dobra, to musimy wziąć, mimo że Bacon ma, wiecie, niebieskiego tisa. No my musimy wziąć takiego innego. Co? Jak ten tis wygląda w ogóle? Dlaczego on jest taki... Co jest? Dlaczego ta postać wygląda tak źle? Dlaczego to wygląda tak źle? Co jest nie tak? Dobra, widzowie, musimy to mieć. Nie ma opcji, że nie. Bacon, Avatar Shop. Dobra, widzowie, czy są jakieś inne... O, to niesamowite, naprawdę. Dobra, zostańmy przy moich włosach. Dobrze, widzowie, na razie musimy się ubrać jak noob. Musimy się najpierw rozebrać, więc macie cenzurę, żeby nie podglądać mnie tutaj gołego. Teraz tak, zakładamy... A nie, nie jestem goły, to jednak możecie patrzeć, widzowie. Zakładamy koszulkę Roblox, zakładamy kurtkę noob i zakładamy casual sweater z black... Sweet, sorry. Nie umiem czytać. Jak będziemy wyglądać? Halo, postać mi się zbugowała, widzowie, nie działa, przepraszam. Ty, bo ja tutaj mam z Easy 500-kami, widzowie, to są drogie buty, to ja może je założę, co? Do tego outfitu. Dobra, załóżmy. Ty, a może są buty w Avatar Shopie? 3D plus clothing all. Widzowie, nie ma 3D butów? Body parts? Nie no, bez sensu to jest. Akcesoria? Wszystkie? No nie ma takich rzeczy. Halo. Czy moja postać jest już ubrana normalnie? Co jest w ogóle? It's Kanye West, widzowie. Ja naprawdę wyglądam jak Kanye West teraz. Dobra, widzowie, w takim razie Avatar Shop i musimy teraz tak. Body parts, heads. Aj, to są... Co to za kształty głowy w ogóle dodali? All body parts. Napiszemy na przykład pad. Nie ma. Pad. Pad in Avatar Shop. Aha. No właśnie, do tego, do czegoś takiego, widzowie, dążymy w tym momencie. To ma być w ogóle. Dobra, widzowie, musimy jakieś ciało wybrać. O kurde, tutaj z butami 3D nawet jest. Football player? A to jest ciało, czy co to jest? Dobra, nieważne, widzowie, co to jest, wydajmy na to robuxy. To jest bundle! Dobrze, widzowie, let's go! Moja postać nie chce się załadować, widzowie, ale to dobrze się składa. Weźmy na jakiś tryb po prostu i... Nie wiem, zobaczmy jak wyglądam. Nie, co to być? O nie, co, zamieniłem się w babę teraz. Ja nie chcę być babą. Ja chcę być sobą, halo. A, zepsuło się, widzowie. Zepsuło się, nie mogę, nie mogę jednak się załadować. Jestem zbyt potężnym skinem w Robloxie. Tak, chcę być sobą. Help people, you please, please, I'm so sad. I'm sad, I don't have money, but are you always? Co? Dobrze, że mieliście tłumaczenie, widzowie. Ja też nie wiem, o co chodzi. To jest niesamowite, widzowie, w jaki sposób ja wyglądam. Aha, no i teraz zdjęło mi klatę. No ale przynajmniej przez chwilę widzieliśmy, jak wyglądam. Wzięło mi ciuchy wszystkie, pozdejmowało, widzowie. Nie mogę z tego. Dobrze, widzowie, pozmieniajmy w takim razie na przykład klatę. Zróbmy sobie taką. O, dobra. Left arm. Widzowie, możemy zrobić tego, napakowanego takiego. Right arm, widzowie, let's go. Teraz co? Nogi grube. Build? Ty, tutaj mogę... O! O!
O kurde, ty! O kurde! Jak ja jestem potężny teraz, widzowie, co jest? Head size? O, to malutką główkę se mogę zrobić na przykład. Nie, to jest niesamowite naprawdę, widzowie. Powiem tak, ja bym jeszcze założył sobie to zamiast tego. O kurde! I w tym momencie, widzowie, ja mogę grać w ten sposób. To jest mój nowy skin. Tak szczerze, widzowie, to jest mój nowy skin. Ja w tym momencie mogę sobie wejść na mój ulubiony tryb. Wow, jak ja jestem wielki! Co jest? No, powiem wam tak, widzowie, ja już tak zostaję. Roblox 3D jednak oddaję. Dziękuję za obejrzenie. Tutaj macie inne odcinki, subskrybujcie. Hej, miłego dnia wam życzę.